Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Luna przedstawia. Dziewczyna mojego męża, Anna Szczypczyńska, czyta Agnieszka Postrzygacz. Ich miłość miała już długą przeszłość. Wlokła za sobą ogromną ciemną sieć, zanurzoną w upływającym czasie. Gabriele D'Annunzio, triumf śmierci. Część pierwsza kolacja. Lipiec 2019, rozdział pierwszy. Lucyna rozejrzała się po gwarnym, wypełnionym aromatem kawy pomieszczeniu. Po jej mężu nie było śladu, nic dziwnego, zawsze się spóźniał. A to spotkanie z klientem nieoczekiwanie się przedłużyło, a to materiały nie dojechały na czas, ktoś zadzwonił, gdzieś trzeba było podskoczyć. Przyzwyczaiła się. Po dwudziestu latach wspólnego życia do wielu rzeczy można się przyzwyczaić. Wybrała stolik przy oknie, bo skąpany w lipcowym słońcu żoliboż wyglądał malowniczo. Zbyt rzadko bywam w stolicy. Powinnam to zmienić, pomyślała. Usiadła na rozchybotanym krześle i przeniosła wzrok na zewnątrz. Wiatr lekkim podmuchem trącał liście rozrośniętego klonu. Wyciągnięci na leżakach warszawiacy beztrosko popijali zielone koktajle. Trochę im pozazdrościła. Nie tych koktajli, broń Boże. Od surowego szpinaku czy jarmużu trzymała się z daleka. Ale tej beztroski, już tak. Na nią czekało co najmniej kilka godzin pracy. Miała do przetłumaczenia tekst, który niespecjalnie ją porywał. By nie tracić czasu, wyjęła z torby plik kartek i laptopa a niedawno ścięte do linii brody włosy podpięła spinką. Nowa fryzura może i była modna, ale niepraktyczna. Gdy się pochylała, jasne kosmyki wpadały jej do oczu. Zamówienia przyjmujemy przy barze, poinformował ją młody chłopak z ciemnym zarostem, który kursował między stolikami i zbierał szklanki. Uznała, że kawa to dobry pomysł, że od niej zacznie. Gdy podeszła do lady, co innego przykuło jej uwagę. W witrynie z deserami stał sernik z białą czekoladą i karmelem. Co prawda obiecała sobie, że do wesela nie tknie słodyczy, ale to przecież nie ona wychodziła za mąż, a sukienki jeszcze nie wybrała. Mogła zdecydować się na coś zwiewniejszego albo z długim rękawem, coś, co nie będzie opinać jej bioder ani nie odsłoni ramion, których w niespełna dwa miesiące zapewne nie uda się wyszczuplić. Widziała w sieci kilka ciekawych kreacji. W tej w odcieniu głębokiego granatu wyglądałaby tak elegancko na tle słońca rozpuszczającego się w tafli jeziora. Proszę jeszcze dorzucić kawałek sernika, poprosiła po chwili namysłu. Nie będzie pani żałować, zapewniał chłopak. Ona jednak wiedziała, że żałować będzie, po prostu nieco później. Teraz był czas na celebrację. Siedem stron. Tyle miała dziś przetłumaczyć. Niby niewiele, ale w porannym pociągu z Wrocławia do Warszawy skończyła na niezbyt udanej scenie miłosnej. Chciała ją zmienić, podkręcić, dać polskim czytelniczkom coś więcej niż dostały te z za oceanu. Niestety zadanie nie było łatwe. Przestawiała słowa, szukała subtelniejszych określeń dla swędzącego krocza, napęczniałego rozporka i twardej jak skała klatki. Ale tekst wciąż nie brzmiał tak, jakby sobie życzyła. Chciał mnie całą, natychmiast. Widziałam to w jego ciemnych, jak bezgwiezdna na noc oczach. Zdjąłby ze mnie ubranie z taką samą czułością, z jaką kilka minut wcześniej obrał soczystą pomarańczę. A potem wpiłby się we mnie ustami i wyssał słodki nektar. Nie, nie, nie. Pokręciła głową i wymazała ostatnie słowa. A potem spijałby ze mnie słodki nektar rozkoszy. Drugie podejście też jej nie satysfakcjonowało. Mogła nie kombinować, tłumaczyć słowo w słowo, ale to brzmiało tak banalnie. Wystarczyło, że zostawiła ciemne niczym bezgwiezdna noc oczy. Fragment o pomarańczy musiała zmienić, po prostu musiała. Tylko jak? Zrezygnowana odsunęła laptopa i sięgnęła po talerz. Choć o zdrowym odżywianiu wiedziała niewiele, jednego była pewna: mózg lubi glikogen. Zanurzyła więc widalec w serniku i wsunęła sporą porcję ciasta do ust. W mascarpone wyczuła słodycz białej czekolady. Kremowa masa dosłownie rozpływała się na języku. Tylko diabeł mógł wymyślić coś tak nieprzyzwoicie smacznego. Przymknęła oczy i dała się zwieść na pokuszenie. Zanim skończyła, Tomasz zjawił się w drzwiach. A to pech. Miała nadzieję, że nie przyłapie jej na gorącym uczynku. W pośpiechu wsunęła resztki ciasta do ust i pomachała w kierunku męża. Ten zaś gestem dłoni dał znać, by nie wstawała, tylko jadła w spokoju. Dawno nie było fryzjera. Coraz dłuższe kosmyki zaczęły się skręcać wokół spalonego słońcem czoła. Lucyna lubiła to wydanie męża. Jego twarz nabierała wówczas zadziornych, trochę chłopięcych rysów, tych samych, które pamiętała z początków ich znajomości. Tomasz jednak nie podzielał entuzjazmu żony. Gdy tylko dostrzegał pierwsze nieśmiało dające o sobie znać loki. Chwytał za telefon i umawiał wizytę w starym, sprawdzonym salonie, gdzie od lat siadał na fotelu tego samego fryzjera. Do nowych nie miał zaufania, ale teraz zrobił inaczej. Widocznie znów przytłoczyła go praca i zabrakło mu czasu na tak przyziemne sprawy jak strzyżenie. Gdy podszedł bliżej, owiał ją zapach, którego nie znała. Zmienił perfumy. Te nowe były intensywne, korzenne. Dało się w nich wyczuć coś jeszcze, coś nietypowego. Zaraz zaraz, czyżby pieprz. Zamówić ci coś? Zapytał tym swoim niskim głosem. Głosem, którym dawniej otulała się co wieczór, gdy potrzebowała pocieszenia. Głosem, którego tembr lata temu sprawiał, że jej ciało zalewała ciepła fala pożądania. Tomasz mógł zmienić fryzurę, inaczej pachnieć, ale brzmiał wciąż tak samo: Tak, jak pamiętała, tak jak lubiła. Przecząco pokręciła głową usta wciąż miała pełne. Tomasz wrócił z kawałkiem czekoladowego ciasta, które wyglądało jeszcze smaczniej niż sernik Lucyny. Środek wydawał się puszysty i wilgotny, a gruba, lekko pokruszona skorupka była obietnicą słodkiego finiszu. Musiał zauważyć łakome spojrzenie żony, bo przełożył kartki i laptopa tak, by zrobić przy niej miejsce na jeszcze jeden talerz i zapytał, czy ma ochotę spróbować. Miała ochotę na czekoladowe ciasto zawsze. Coś ty, najadłam się jak bąk w tulipanie. Odpowiedziała jednak i przestała zerkać na jego deser. Spotkanie w wydawnictwie zakończone sukcesem? Podpisałam umowę na tłumaczenie nowego cyklu: trzy tomy. Fantastycznie. Niech zgadnę. Czy głównym bohaterem jest bogaty, szalenie przystojny i ściszył głos hojnie obdarzony przez naturę grek o imieniu Konstantinos? Tomasza bawiło to, że Lucyna tłumaczy nie tylko poczytne romanse, za które dostawała całkiem niezłe pieniądze, lecz także cieniutkie i banalne harlekiny. Fabuła tych drugich była niezwykle prosta i mogła zmierzać właściwie tylko w dwóch kierunkach. W pierwszym główny bohater, koniecznie Włoch, Hiszpan, Grek lub Szejk, inteligentny, majętny, przystojny i obowiązkowo posiadacz wielkiego członka, niespodziewanie dowiadywał się, że ma dziecko. Matkę... W tej roli najczęściej pojawiała się szara myszka, dramatycznie potrzebująca pieniędzy, zmuszał do ślubu i otaczał opieką. Zapewniał jej najlepsze nianie, sprzątaczki, kupował piękne ubrania, zabierał na wykwintne kolacje, z czasem oferował seks, który rzecz jasna był obłędny. W końcu bohater się zakochiwał, po raz pierwszy w życiu. Ponieważ dotąd nie znał tego uczucia, kompletnie go obezwładniało. Z tego powodu robił coś głupiego. Odchodził, uciekał, ale potem wracał i przepraszał. Seks, seks, seks. Odlotowy, szalony, najlepszy pod słońcem. Koniec. W drugim wariancie również było małżeństwo, ale tym razem występowało jako umowa biznesowa. Ona potrzebowała pieniędzy, on żony, by odziedziczyć ogromny spadek. Dalej bez zmian. Orgazmiczny seks, nagłe i nieziemsko silne uczucie, z którym zlękniony bohater nie umiał sobie radzić. Wielki powrót i jeszcze więcej, jeszcze lepszego seksu. Muszę cię rozczarować. Najbliższe miesiące spędzę w Palermo z obrzydliwie bogatym Matteo. Jak pięknie się złożyło, w sam raz na włoskie wesele. Tak szybko jak tylko nadarzyła się okazja, Tomasz przeszedł do rzeczy. Nie lubił marnować czasu. Rozmawiałaś z Lorencem? Mówiłaś mu o nas? Myślałam, że wspólnie zdecydujemy, co mu odpowiedzieć. Zgadza się, ale wiesz jak bywa: czasem człowiekowi coś się wymsknie. Niby kiedy miało mi się wymsknąć? Od lat z nim nie rozmawiałam. Lorenzo był ich wspólnym znajomym. Tomek poznał go w Bristolu, gdzie w wieku 15 lat wylądował na kursie językowym. Akurat dostał się do wymarzonego liceum we Wrocławiu, do klasy z rozszerzonym angielskim, więc matka postanowiła zapewnić mu dobry start. Rodzina, o której się zatrzymał, przyjęła pod swój dach jeszcze jednego chłopca, szczupłego, smagłego i zawsze dobrze ubranego Lorenza, któremu komunikowanie się w obcym języku przychodziło z ogromnym trudem. Chłopcy szybko złapali ze sobą kontakt. Początkowo rozmawiali głównie za pomocą mowy ciała, mimiki oraz kartki i ołówka. Jednak już po tygodniu Lorenzo tak się rozgadał, że wszelkie rekwizyty stały się zbędne. Odtąd każde kolejne lato spędzali razem. Lorenzo, zachwycony urodą Słowianek, chętnie przylatywał do Wrocławia, a Tomek z podobnym entuzjazmem odwiedzał przyjaciela w buchającej żarem Florencji, gdzie mógł się bezkarnie obiadać słodkimi cantuccini. Florenckie biszkopty z kawałkami migdałów od razu skradły jego serce. A ile butelek Chianti wypili, siedząc na kamiennych stopniach piacale Michelangelo. To były najpiękniejsze chwile jego młodego życia. Z czasem dołączyła do nich Lucyna. Dobrze się razem bawili. Brakowało jej jednak kolejnego kobiecego pierwiastka. Miała nadzieję, że Lorenzo znajdzie sobie kogoś, kogo ona będzie mogła nazywać swoją koleżanką, ale on, jak na złość, z żadną dziewczyną nie spotykał się dłużej niż kilka miesięcy. Po wielu latach znajomości, Lucyna i Tomasz nabrali przekonania, że tak już zostanie, że ten typ tak ma i nie lubi wiązać się na dłużej. Dlatego, gdy kilka dni wcześniej na ich skrzynki mailowe spłynęło zaproszenie na ślub Lorenza i Kiary, odczuli ogromne zaskoczenie. Nigdy wcześniej o niej nie słyszeli. W ostatnim czasie w ogóle niewiele słyszeli od przyjaciela z Toskanii, więc specjalnie ich to nie zdziwiło. Jednak fakt, że postanowił się ożenić, już tak. Ceremonia miała się odbyć w malowniczym zakątku nad jeziorem Garda. Musieli tam pojechać. Chcieli na własne oczy zobaczyć kim jest kobieta, która zmieniła podejście Lorenca do małżeństwa. Słuchaj, a ja może zamówię nam kawę na wynos? Moglibyśmy przejść się po okolicy. Szkoda słonecznego dnia. Zaproponował Tomek, gdy dokończył ciasto. Zawsze miał dobre pomysły. Lucyna z radością zapisała plik tekstowy i na dłuższą chwilę porzuciła fragment o słodkich sokach tryskających z dojrzałej pomarańczy. Postanowiła wrócić do niego wieczorem. Chyba, że chcesz później popracować, zreflektował się, gdy zobaczył, że żona pakuje do torby laptopa i zeszyt. Uwierz mi, nie chcę. Chwycili w dłonie papierowe kubki i ruszyli w stronę teatru Komedia. Dochodziła trzynasta. Był potworny upał, powietrze aż drgało, jednak w tej części miasta Lucyna pozostawiła tyle wspomnień, że pragnęła iść przed siebie. Chciała wrócić do miejsc, które przechowywały jej historię, ich historię, bo to przecież tutaj, konkretnie przy placu Wilsona, umówiła się z Tomkiem na pierwszą randkę. Kino Wisła słynęło z tego, że część tradycyjnych, nie zawsze wygodnych krzeseł zastąpiono dwuosobowymi kanapami. Wybrali Lepiej być nie może, z Oskarową rolą Jacka Nicholsona, ale tytuł nie miał znaczenia, bo i tak niewiele widziała. Nie dlatego, że Tomasz obsypał ją pocałunkami, ale ponieważ przez cały film zastanawiała się, czy i kiedy to zrobi. Był koniec lutego, zima nie odpuszczała, ale Lucyna włożyła krótką spódnicę i zamszowe kozaki za kolano, które podkradła matce. Chciała mu się podobać. Nie, to za mało. Chciałaby dla niej oszalał. Z popkornu zrezygnowała. Poprosiła jedynie o butelkę wody na wypadek, gdyby ze stresu zaschło jej w ustach. Gdy wreszcie usiedli, podwójna kanapa nie okazała się niczym nadzwyczajnym od zwykłą podwójną kanapą. Zamiast śledzić kolejne sceny, przyglądała się niezbyt długim, za to całkiem zgrabnym palcom Tomka i zastanawiała się, kiedy przeniesie je ze swojego kolana na jej zmarznięte udo. On jednak tego nie zrobił do końca seansu. Wyszła rozbita i rozczarowana. Po co się z nią w ogóle umówił? Jeśli chodziło mu jedynie o film, mógł iść z kolegą z Polibudy. Nie marnować jej czasu ani nie narażać na przeziębienie. Kiedy w drodze do domu szukała w głowie odpowiedzi na to i inne pytania, Tomek złapał ją za rękę, przyciągnął do siebie i pocałował. Ten nagły wybuch namiętności tak ją zaskoczył, że z trudem rozchyliła wargi i pozwoliła, by jego język spotkał się z jej językiem. Dwa dni później, pierwszy raz, powiedział o niej moja dziewczyna, a po roku została jego żoną. Pomyślałem, że cały ten ślub może być dobrą okazją, by przyznać się, że już ze sobą nie mieszkamy. Tomasz przerwał jej sentymentalną podróż do przeszłości. Co masz na myśli? W piersi poczuła nieprzyjemny ucisk, jakby ktoś okazał jej zbyt dużo entuzjazmu przy powitaniu choć od ich rozstania minął już rok, nawet więcej, bo Ida wyprowadziła się z domu w maju, tuż po maturze, niewiele osób o tym wiedziało. Trzymali wszystko w tajemnicy z dwóch powodów. Po pierwsze, by dać sobie czas na odnalezienie się w nowej sytuacji, po drugie, by nie zwiększać córce stresu egzaminy, wyjazd na zagraniczną uczelnię, mieszkanie w akademiku te nagłe zmiany kosztowały ją sporo zdrowia. W ostatniej klasie liceum zaczęła chodzić na terapię, bo nie była w stanie zmrużyć oka. Nie chcieli dawać jej kolejnych powodów do zmartwień. Zabrałabyś ze sobą Kubę, spotykacie się przecież od zimy i z tego, co słyszę, to poważna sprawa. Spojrzał na nią, jakby w oczekiwaniu na odpowiedź, której jednak nie otrzymał. Ja zaproponowałbym wyjazd Jaśminie, wreszcie mogłaby się poznać. Mogłaby, ale czy tego chciała? Raptem kawa straciła smak, a Żolibosz przestał być ukochaną dzielnicą. Fakt, że jej mąż miał nową dziewczynę, młodszą jakie to banalne, zgrabniejszą, tego nie była pewna, ale istniała spora szansa, bo Lucyna od zdrowego stylu życia trzymała się z daleka, do tego opanowaną i pogodną, podobno codziennie medytowała, nie przeszkadzał jej, dopóki nie musiała z nią przebywać. Owszem, życzyła Tomkowi jak najlepiej, jednak nie umiała wydobyć z siebie takich pokładów altruizmu, by wykrzyczeć całemu światu proszę, poznajcie Jaśminę, dziewczynę mojego męża, tylko na nich spójrzcie, są razem tacy szczęśliwi. Poza panem młodym i Federico nie będzie tam nikogo z naszych znajomych, a przynajmniej nikogo, z kim mamy kontakt. Moglibyśmy to potraktować jak próbę generalną, mówił dalej, a ucisk nie ustępował. Próbę generalną, ale wymyślił. Oczywiście pojedziemy osobno, zatrzymamy się w innych hotelach, żeby nie było niezręcznie. Niezręcznie? Ja ci zaraz pokażę, co to znaczy niezręcznie, pomyślała, ale uśmiechnęła się tylko i wskazała ławkę, ukrytą w cieniu wielkiego dębu. Musiała usiąść, choć na chwilę. Jesteś pewien, że to nie za wcześnie? Za wcześnie? Powinniśmy to zrobić dawno temu. Najbardziej żałuję, że nie przyznaliśmy się idzie. Musimy polecieć do niej, jak tylko wróci ze swoich kanadyjskich wakacji i o wszystkim jej powiedzieć. Nie możemy dłużej tego trzymać w tajemnicy. Miał rację. Nie mogli. Przecież zabrał z domu większość swoich rzeczy. Z kolei Kuba coraz widoczniej znaczył teren. W szufladach kłębiły się jego bielizna i koszulki sportowe. W przedpokoju Lucyna doliczyła się trzech par jego butów. W łazience znalazła żel pod prysznic o zapachu mężczyzny a w kuchni ładowały się maleńkie słuchawki bezprzewodowe, które ona zgubiłaby już w czasie pierwszego spaceru z psem. Gdyby Ida niespodziewanie wpadła do domu, ciężko byłoby się z tego wytłumaczyć. Myślała o tym za każdym razem, gdy łączyła się z nią na WhatsAppie. Bała się, że córka zauważy błysk wokół matki, albo to, że na półce za jej plecami brakuje kilkudziesięciu książek, które Tomek zabrał ze sobą do tymczasowego mieszkania. Jednak do tej pory tak się nie stało. Obrączek nie nosili od lat. Tomek nigdy nie lubił, z kolei Lucyna schowała swoją do pudełka, gdy zaczęła regularnie dłubać w ziemi. Niby wkładała gumowe rękawiczki, ale i tak pozbywała się biżuterii, by nie nabawić się bolesnych odcisków. Problem w tym, że wszelkie pierścionki porzucała tam, gdzie akurat była przy zlewozmywaku, na kuchennym blacie, parapecie lub po zgrozo na werandzie. Szukała ich później godzinami, co kosztowało ją sporo niepotrzebnego stresu. Po kilku takich incydentach odłożyła błyskotki do pudełka i postanowiła, że będzie je zakładać jedynie na specjalne okazje. Mieli poinformować córkę o rozstaniu w okolicy Bożego Narodzenia, gdy po raz pierwszy od wyjazdu na studia Ida wróciła do domu. Owszem, wahali się. W końcu święta to czas radosny, rodzinny, czas dobrej nowiny. W sumie nowina, którą chcieli przekazać, nie była zła. Nadal byli rodziną i już zawsze będą. Ustalili, że powiedzą jej od razu, podczas wigilijnej kolacji. Nie było sensu zwlekać ani udawać, że wszystko jest po staremu, jeśli po staremu nic nie było. Przygotowali się na to, że będzie ciężko, być może nawet na kilka cichych dni, czego woleliby uniknąć, gdy po długiej przerwie wreszcie mogli się z nią spotkać. Ale to było ważniejsze. Ta rozmowa. Chcieli ją przeprowadzić jak najszybciej. Gdy odebrali idę z lotniska, wszelkie plany wzięły w łeb. Córka dosłownie tonęła we łzach. Okazało się, że chłopak, którego poznała kilka tygodni wcześniej na kampusie i w którym zakochała się bez pamięci, zostawił ją tuż przed świętami, tak po prostu, bez słowa wyjaśnienia. Lucynie krajało się serce, za to Tomasz śmiał się pod nosem, bo wiedział, że idzie, za chwilę przejdzie. O jednym zapomni, kolejnym się zauroczy. Zbyt dobrze znał swoją córkę. Nie martw się okruszku. Zwrócił się do niej tak, jak to robił wtedy, gdy była mała i schodząc z huśtawki zdarła sobie kolano. Albo gdy na zewnątrz panował mróz, a ona koniecznie chciała iść do przedszkola w nylonowej spódnicy, którą dostała na bal przebierańców. Okruszku możesz ją włożyć, ale pod nią musisz mieć spodnie, przekonywał. Tamtego dnia, gdy zalewała się łzami po nagłym rozstaniu, też próbował ją udobruchać, powtarzając, że ma przed sobą całe życie. W dupie mam takie życie! Będę sama, jak wy to mówicie, do usranej śmierci. Miłość to bzdura, a wy jesteście chodzącym wyjątkiem potwierdzającym tę regułę. I co mieli zrobić? Powiedzieć: Wiesz, kochanie, tak się składa, że my też postanowiliśmy się rozstać? Nie, nie mogli jej powiedzieć. Nie w takiej chwili. To nie był odpowiedni moment. A potem już nie było okazji. Tuż po świętach Ida pojechała z koleżankami na Sylwestra do Pragi. W Wielkanoc opalała się na tenaryfie, a wakacyjną przerwę postanowiła wykorzystać na wymarzony letni staż aż w Toronto. Tak, trzeba będzie z nią porozmawiać, jak wróci z wakacji. Tylko jak to zrobić? Jak poinformować dziecko, owszem już dorosłe, że to koniec? że uczucie, które było między rodzicami, wygasło. Że to, co dobrze znało, czym za młodu nasiąkło, minęło bezpowrotnie. A może to nie o ide Lucy nie chodziło? Może to ona nie była gotowa? I tak sobie pomyślałem, że nim pojedziemy na ślub, moglibyśmy się wcześniej spotkać, we czwórkę. Nie wiem, powiedzmy, że na niezobowiązującego drinka. Tomasz założył nogę na nogę i dalej perorował. Na drinka? Z jaśminą? Na to Lucyna na pewno nie była gotowa. A w ogóle kto tak nazywa dzieci? Jaśmina? Też imię. Tak naprawdę je polubiła. Pachniało ogrodem w fazie rozkwitu i zieloną herbatą. Nie mogła się jednak do tego przyznać. Nie mogła się zachwycać imieniem kobiety, z którą sypiał jej mąż, nawet jeśli robił to za jej przyzwoleniem. Albo na kolację cokolwiek. Nim przejedziemy pół Europy, warto byłoby się poznać. Tak po prostu. Poznać się. Tak po prostu, tak zwyczajnie, jakby nigdy nic. Ale w tym układzie nic nie było zwyczajne. I ten jego ton. Lucyna wiedziała, co oznacza. Zbyt dobrze go znała. Tomek niby pytał ją o zdanie, niby rozważał różne opcje i próbował wybrać tę, która zdawała się mieć największy sens, ale prawda była taka, że on już podjął decyzję. Znając życie, powiedział już jaśminie. Ba, może nawet zdążył zarezerwować pokój w hotelu. Skurwiel wszystko sobie przemyślał. Dłonie zaczęły jej drżeć. Schyliła się więc i odstawiła kubek z resztkami kawy na chodnik. Nie chciałaby Tomek widział, że się denerwuje. To był jej pomysł, by się rozstać. Zmieniliśmy się. Nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, którzy się w sobie zakochali ponad dwie dekady temu. Chcemy innych rzeczy. To co było między nami wypaliło się. Ida jest dorosła, wyprowadzi się za chwilę, a my — Jesteśmy jeszcze młodzi. Mówią, że życie zaczyna się po czterdziestce, więc zróbmy to. Zacznijmy je na nowo. Wylało się z niej któregoś wieczoru po dwóch lampkach sowinią blą. Sytuacja powtórzyła się jeszcze kilka razy, aż pewnego dnia Tomasz przyznał jej rację. Zaskoczył ją. Myślała, że to potrwa, że będzie musiała znaleźć więcej argumentów, ale zdaje się, że w pewnym momencie on także miał dość. Nie czuła smutku, raczej ulgę. Ulgę, bo wiedziała, że nie muszą wycinać się ze zdjęć, wymazywać nawzajem z życiorysów. Mogą nadal być blisko siebie, po prostu na innych zasadach. Przecież spędzili razem kawał życia, wspólnymi siłami wychowali córkę, wbrew wszelkim przeciwnościom. Takich rzeczy się nie przekreśla. Wszystko odbyło się w zgodzie i spokoju. Dom, który wspólnie odrestaurowali, tomasz zostawił lucynie, a sam wprowadził się na szewską do ich dawnego mieszkania. Dwa miesiące później, podczas jednego z wyjazdów do Warszawy, poznał Jaśminę. I tak bardzo polubił jej obecność, że choć za stolicą nie przepadał, zaczął w niej chętniej bywać. Na tyle często, że Lucynie łatwiej było się z nim umówić na żoli Bożu niż na placu solnym. Szybko. To wszystko stało się szybko. Takiego obrotu spraw Lucyna też się nie spodziewała. Myślała, że jej mąż zachłyśnie się wolnością, którą tak wcześniej utracił. Gdy urodziła się Ida miał zaledwie 21 lat, ale on nie szukał przygód ani różnorodności. Nie chciał być sam. Może nie potrafił? — Luśka? — zapytał, gdy zbyt długo siedziała bez słowa. — Luśka z Ruśka. Swoją drogą ciekawe, jak zwracał się do Jaśminy. Nigdy się nie zdradził. Był oficjalny. Jaśmina to, Jaśmina tamto. Ale czy wieczorami, gdy po całym dniu owa Jaśmina zrzucała ze stóp szpilki, jeśli kiedykolwiek je nosiła... Stawała się nieco bardziej swojską jaśką, czy też seksowną i przebojową jazz. A może w momencie, gdy wkładała miękkie, nieco już znoszone kapcie i wygodnie rozsiadała się na kanapie, stawała się żabką lub myszką jakich tysiące? Lucyna była kiedyś kotkiem. A ty, droga Jaśmino, kim jesteś? No, kim? W porządku. Zaskoczyła samą siebie, ale nie miała siły walczyć. Nie teraz targały nią emocje, a do głowy jak na złość nie przychodziły żadne racjonalne argumenty. Gdyby w tym stanie weszła w polemikę, przegrałaby, to było więcej niż pewne. W porządku na wesele czy w porządku na drinki? Na obie opcje, wyszeptała i schyliła się, by poszukać kubka. Kawa już dawno wystygła, ale i tak nie zamierzała jej dopijać. Kofeina była ostatnią rzeczą, jakiej teraz potrzebowała. Chciała zająć czymś ręce. Tylko tyle? Co więcej miałabym powiedzieć? Odsunęła się na bok, bo słońce zaczęło przedzierać się przez liście i padać jej prosto na twarz. Teraz nie mogła pozwolić sobie na nowe zmarszczki. Nie przed Wielkim Dniem. Napiszesz do Lorenza? Co konkretnie? Dosłownie jedno zdanie, że od ponad roku nie jesteśmy razem i na imprezę dotrzemy z nowymi partnerami. Nic więcej. Nasze dramaty to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje kilka tygodni przed ślubem. A co z drinkami? Albo z kolacją? Zróbmy ją u nas, u mnie, poprawiła się. Wciąż nie mogła oswoić się z myślą, że dom, który wspólnie odnawiali, nie jest już ich domem. Jesteś pewna? Nie, niczego nie była pewna, a już na pewno nie tego, czy miała rację, gdy naciskałaby się rozstali i ułożyli sobie życie na nowo, osobno. Przyjdźcie, w domu będzie spokojniej, powiedziała, choć powód był inny. Jeśli miała poznać wroga, chciała to zrobić na swoim terytorium, tam gdzie sama czuła się pewnie. Rozdział drugi. W pociągu nie była w stanie skupić się na pracy. Wszystko ją rozpraszało. Wciąż otwierane drzwi przedziału, rozmowy współtowarzyszy podróży, kwiatowe perfumy kobiety, która dosiadła się w Częstochowie i najwyraźniej słowo umiar było jej obce. Najbardziej jednak wadziły jej własne myśli. Były równie natarczywe, co meszki, które oblepiały jej skórę, gdy spędzała czas na ukochanej werandzie. Na owady miała sposoby. Gorzej z tym, co działo się w jej głowie. Zaraz, zaraz, czy to czasem nie dla jaśminy zapuszczał włosy? Wpadła na to dopiero w zatłoczonym wagonie. Może Tomasz wcale nie był aż tak zajęty, by nie znaleźć dwudziestu minut na strzyżenie, tylko spełniał prośbę swojej dziewczyny. Być może prośbę Lucyny również by spełnił, gdyby umiała ją odpowiednio wyartykułować, a potem być konsekwentną, nie odpuszczać. — Nie mówić. Jeśli źle się czujesz, idź do fryzjera. Nie ma sensu, żebyś się męczył. — A co jeśli w kwestii ich związku też zbyt szybko się poddała? Młody współpasażer, który usiadł naprzeciwko, agresywnie stukał w klawiaturę laptopa. Spojrzała na jego szczupłe palce i pomyślała o dłoniach Tomka. Dłoniach, którym przyglądała się z nadzieją na pieszczoty w kinie Wisła. W pierwszych miesiącach znajomości były dosłownie wszędzie. Pod jej białą bluzką, w której chwilę wcześniej na maturze ustnej z Polskiego wyjaśniała przed komisją zjawisko mesjanizmu na przykładzie twórczości Adama Mickiewicza. W koronkowych majtkach, które kupiła za pierwszą wypłatę, gdy w wakacje koleżanka matki zatrudniła ją w budce z lodami – i pod wełnianym golfem, gdy zaszyła się w bibliotece i uczyła do sesji zimowej. Ostatnie wspomnienie wywołało na jej twarzy uśmiech. Mimo gorącego okresu, w czytelni na koszykowej nie było tłumów. Większość studentów miała ciekawsze plany na piątkowy wieczór, niż przesiadywanie w kompletnej ciszy przy blatach z pamiętną czarną okleiną. Jednak dla Lucyny, która w domu nie była w stanie się skupić, bo zaraz zaczynała układać ubrania w szafie, robić porządki na szafkach z płytami CD, cokolwiek byleby tylko trzymać się z dala od książek, to był azyl. W takim razie i ja na drobie zaległości. Tomek dosiadł się do jej stolika i zaczął wypełniać zeszyt niezrozumiałymi dla niej cyframi oraz robaczkami. Choć studiował architekturę, to, czego się uczył, bardziej przypominało matematykę, może nawet fizykę dla wtajemniczonych. A lucyna wtajemniczona nie była, ani trochę. Przy każdej okazji dumnie powtarzała, że urodziła się jako humanistka i jako humanistka umrze. Ale pech chciał, że tego wieczoru musiała siedzieć nad angielską składnią, a ta była dla niej tak skomplikowana jak przedmioty ścisłe. A może zrobimy sobie krótką przerwę? Na udzie poczuła jego ciepłą dłoń. Dopiero przyszedłeś. Żartobliwie strzepnęła ją z siebie, niczym niechciany okruch pozjedzonej na śniadanie bagietce. Już pół godziny ślęcza w zeszytach zasłużyłem sobie na odrobinę przyjemności. Ręka wróciła na poprzednie miejsce, a Lucyna poczuła, że ona sama robi się wilgotna. Rozejrzała się wokół. Nikt nie patrzył. Wzrok zgromadzonych w sali osób wlepiony był w książki i notatki. Chwyciła więc dłoń Tomka i ukryła ją w swoich spodniach. Czujesz? zapytała. Robisz ze mnie potwora. Czuł, bo jego jasne policzki się zarumieniły. Idziemy na papierosa? W tamtym czasie na tak zadane pytanie nie mówiła nie. Obydwoje palili jak smoki. Włożyli kurtki i wyszli przed budynek. Z kieszeni wyciągnął ulubione niebieskie elemy i ją poczęstował. Nie zatrzymali się przed wejściem, jak mieli w zwyczaju, bo było zbyt zimno. Musieli się ruszać, by nie zmarznąć. Szli więc przed siebie, wypuszczając z ust jasne kłęby papierosowego dymu i snuli plany na najbliższą przyszłość. Tę, która nastąpi tuż po sesji. Wreszcie będą mieli czas na coś więcej niż tylko piwo i rzutki w noże. Pójdą na imprezę do hybryd albo undergroundu, wybiorą się na łyżwy na stegny. Chodź. Rzucił tomasz, gdy mijali bramę pożarową. Była lekko uchylona. Zwariowałeś? Po co? Chodź! Zgasił papierosa, pocierając nim kilkakrotnie o kamienny kosz na śmieci i wciągnął ją do środka. Oprócz nich nie było tam nikogo. Ciężarem ciała wgniótł ją w chłodną ścianę. Stwardniał, czuła to przez grube warstwy zimowych ubrań. Jego oddech przyspieszył. Znów wsunął jej rękę do spodni i poruszał nią tak jak lubiła rozsunęła suwak, by ułatwić mu zadanie. Uwielbiam, kiedy jesteś taka mokra, wyszeptał. Docisnął dłoń do jej wzgórka i pocierał coraz mocniej, coraz szybciej. Gdy zaczęła cicho postękiwać mu do ucha, zwolnił. Miała ochotę krzyczeć, co robisz, nie przestawaj, nie teraz, jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę, albo odepchnąć go i samej dokończyć to, co zaczął. Ale on dobrze wiedział, co robi. Wiedział, że jeśli daje jej chwilę odpocząć, spotka go nagroda. Po chwili znów poczuła jego ciepłe palce. Tym razem ruchy były spokojniejsze, dotyk delikatniejszy, niemal niewyczuwalny. Masował ją okrężnymi ruchami. A ona? Była tak bardzo gotowa. Oparła nogę o ścianę, by się na niego otworzyć, by się otworzyć na rozkosz. Znów przyspieszył. Znów tarł ją, tarmosił. Raptem znieruchomiała. Poczuła dreszcz. Ten dreszcz, który mógł zapowiadać tylko jedno. Nie można go było z niczym pomylić. Odpuściła. Pozwoliłaby nią zawładnąć, by przejął nad nią kontrolę, by wykrzywił jej twarz w grymas, którego tak bardzo nie lubiła, którego się wstydziła. Jej ciało zalało ciepło. Śpij dziś u mnie. Do niedzieli jestem sam. Jeszcze ciepła, jeszcze wilgotna, pachnąca pożądaniem, wróciła do stolika i zebrała swoje rzeczy uznała, że jak na piątkowy wieczór, składni jej wystarczy. Trzy tygodnie później dowiedziała się, że jest w ciąży. Pierwsze lata we troje nie były złe. Owszem, musieli przywyknąć do tego, że teraz to nie oni są najważniejsi, zweryfikować plany na przyszłość, które dopiero zaczęli snuć, studia dzienne zamienić na zaoczne, Warszawę na Wrocław, gdzie mieszkali jego rodzice, ale między nimi było dobrze. Tomek zaczął pracować w firmie ojca, a w branży budowlanej trzy lata po powodzi tysiąclecia było co robić. nie udało się zaliczyć kolejny rok i to bez urlopu dziekańskiego. Gdy bezsenne noce minęły, choć mówili, że ten stan potrwa sześć miesięcy, trwał osiemnaście, a jej piersi wróciły do dawnych rozmiarów, wróciła również intymność. Może już nie tak zwierzęca, nie tak dzika i nieujarzmiona jak dawniej, może mniej spontaniczna, częściej zaplanowana, czasem wręcz wpisana w kalendarz, ale była. Z każdym rokiem jednak liczba zadań brutalnie się mnożyła, a owa intymność miała silną konkurencję. Nowy odcinek The Walking Dead, gdy pod koniec długiego dnia lądowali w łóżku, a Lucyna sama czuła się jak żywy trup, brzmiał niezwykle kusząco. Podobnie było z wciągającym kryminałem Kamili Legberg, który leżał na nocnym stoliku. Tylko kilka stron jeszcze jeden rozdział. Ileż emocji wzbudzała w niej ta szwedzka autorka. Chwil we dwoje było coraz mniej. Może taka była kolej rzeczy? Może ten etap jej życia po prostu się zakończył? Może te koleżanki, które na swoich trzydziestych piątych, potem na czterdziestych urodzinach wypijały o lampkę za dużo i opowiadały o fantastycznym seksie, jaki mają w domu... Chłamały, a może owszem miały go, ale poza domem, tylko bały się przyznać. Nie, nie mogła tego mieć tak po prostu za sobą. To nie mogło się skończyć, wypalić. To się w niej wciąż tliło. Wiedziała to, czuła. Za każdym razem, gdy dotykała się tak mocno, że musiała wciskać twarz w poduszkę, by nie krzyczeć. Kupiła sobie nawet wibrator. Ładny, błękitny, z brokatem, by łatwiej było się z nim oswoić, ale szybko zrozumiała, że to nie to. Choć miał kilka trybów i świecił się w ciemności, był bez życia. Zawsze twardy i prężny, nienaturalny. I jeszcze ten zapach. To może lepiej się sprawdzi wibrujący motylek do masażu łechtaczki? Ekspedientka w seks do którego Lucyna odważyła się zajrzeć, sprawiała wrażenie dobrze zorientowanej. Ciemnoszare cienie i burgundowa szminka nadawały jej drapieżny wygląd. Dziewczyna zadała kilka pytań, oprowadziła niezdecydowaną klientkę po niewielkim, za to dobrze wyposażonym sklepie i wydawało się, że znalazła lekarstwo. Ostatecznie Lucyna nie wróciła do domu z motylkiem, tylko z niewielkim różowym serduszkiem. Motyw owadzi do niej nie przemawiał, ale urządzenie miało te same właściwości. Zrelaksowała się, posmarowała olejkiem, który miał ją nie tylko nawilżyć, lecz także rozgrzać. Jednak coś było nie tak, nie to tempo, nie ta częstotliwość. Wybrała własne dłonie własne, nie Tomasza. Podejmowali próby, eksperymentowali, chcieli, to było pewne, ale może to za mało. Gdy byli nadzy, coś się zmieniało. Ich ruchy stawały się sztywne, sztuczne, jak brokatowy penis, który leżał gdzieś na dnie szuflady. Pocałunki sprawiały wrażenie niezgranych, z dotykiem było jeszcze gorzej. Rozmawiali też coraz rzadziej, a nawet jeśli to wyłącznie o nic nieznaczącej codzienności. Cztery jajka wystarczą nam do soboty? Następnym razem weź mleko bez laktozy. Zapisałam cię do dermatologa, musisz to komuś pokazać. Przy Kubie była inna. Znali się krótko, więc to zrozumiałe, ale nie w tym rzecz. Nowa relacja była dowodem na to, że jeszcze mogła, jeszcze umiała. Że nie była jedynie matką, która próbuje wypełnić puste gniazdo nowymi rodzajami sadzonek i coraz dłuższymi spacerami z psem. Była kobietą, która wciąż potrafi tarzać się nago po podłodze, kobietą, która nabawiła się bolesnego strupa na kolanie, gdy w spaźmie nieco zbyt żywiołowo tarła nogami o dywan, kobietą, którą od nadmiaru aktywności i przyjemności dopadło zapalenie pęcherza. Może jednak z tomkiem za mało się starali, za szybko odpuścili, powoli dojeżdżała do Wrocławia, a nie przetłumaczyła ani jednej strony. Trudno, zarwie noc czy dwie i nadgoni. Wyjęła z kieszeni telefon i napisała do Pawła. Lucyna. Po bajzla wpadnę chwilę po dwudziestej. Mam nadzieję, że nie nabroił. Paweł wybiegany, najedzony i szczęśliwy pies czeka na odbiór. Rozdział trzeci. Paweł Zając był pierwszą osobą, z którą zaprzyjaźniła się Lucyna po przeprowadzce do Wrocławia. Zmęczona kolejną poszarpaną licznymi pobudkami nocą, chciała się napić kawy, koniecznie mocnej i gorącej, a tak się złożyło, że na Szewskiej, dosłownie parę kroków od jej mieszkania, został otwarty lokal o zachęcającej nazwie Światełko w Tunelu. Paweł był jego właścicielem. Podwójne espresso. Powitał ją w drzwiach tak promiennym uśmiechem, że nie miała wątpliwości. Trafiła pod właściwy adres. Przynajmniej po czwórne Wskazała na wózek, w którym Ida smacznie odsypiała nocny koncert. Paweł podał jej kawę i powiedział, żeby piła w spokoju, a on w tym czasie pobuja wózek. Człowiek usiądzie tylko na chwilę, na parę sekund, a one od razu się budzą. Wiedział, bo miał w domu pięcioletniego wówczas syna Janka. Za każdym razem, gdy Lucyna wpadała do światełka w tunelu na filiżankę espresso, Paweł podrzucał jej jeden ze swoich patentów na to, jak żyć z małym dzieckiem i nie zwariować. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.